Witam wszystkich. Jak już pewnie zauważyliście po tytule filmu, jedziemy dzisiaj królową 125, czyli Hondą Varadero z 2005 roku. Mój pierwszy motor zakupiony 3 tygodnie temu. Wyjazd spontaniczny, decyzja w 5 minut po przebudzeniu, pogoda jest więc jak nie dziś to nigdy. No to w drogę. Varadero 125 posiada charakterystykę zbliżoną do Fanwayka czy Enduro. Siedzimy więc wysoko z wyprostowanymi plecami. Jest naprawdę wygodnie. Mamy początek sierpnia, czyli żniwa pełną parą. Na wstępie dostałem po pysku z kombajna młócącego zboże. I jeszcze z drugiego ujęcia. Nie jest to specjalnie miłe, ale jak przygoda, to przygoda. Dojeżdżamy do pierwszego punktu podróży, czyli do jeziora w Cydze, zwane również Kaszubskim Morzem. Sami zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Honda pokonała do tego miejsca 80 km i jak na razie czuję, że ma ochotę na więcej. Drogi szutrowe, zawieszenie motocykla doskonale sobie z nimi poradzi, z tą pojemnością i mocą wydaje się właśnie do tego stworzone. Gorzej z moimi oponami, których bieżnik mam bardziej na asfalt, skutkować to będzie w dalszej trasie niezłą przewrotką, co sami zobaczycie. Bardzo przyjemne drogi, lasy, brak wiatru plus nieduży ruch, a jadę w tygodniu, tak właśnie wyglądają Kaszuby, oby tak dalej. W tej chwili śmigam do miejscowości Ostrzyce po lewej, minąłem drogę na wieżę widokową na wieżycy, najwyższe wzniesienie na Kaszubach 329 metrów nad poziomem morza. Motor bajeczka, podniecenie narasta z każdym przejechanym kilometrem. Nie brakuje mocy, prędkość 85-90 km doskonale wystarcza mi na tej trasie, w końcu to wyjazd turystyczny, a nie wyścig z autami, którego doświadczę na powrocie. W tyle głowy wciąż bije się z myślami, jak maszyna mi stanie tutaj teraz, to co zrobię. Zostawię ją w lesie. Kto mi pomoże, nie mam nawet śrubokręta. Ważne, że mam kamery i inne pierdoły. Jak ja lubię te spontany. No to zbliżamy się do Ostrzyc, miejsca mojej klęski i trudnych decyzji. Po lewej już widać jezioro Ostrzyckie, drogi jak na razie idealne dla motorka o tej niedużej pojemności, czyli na razie jest dobrze i nie czuję dyskomfortu po przejechanych 120 km.
Centrum Ostrzyc po lewej molo plaża i przystań na statki wycieczkowe, bardzo rozwinięta baza turystyczna. No to w prawo i pniemy się w górę. 15 koni pcha maszynę pod górę. Koniec drogi. Co to dla Varadero? Jeszcze słabsza droga. A co mi tam w końcu kozak 3 tygodnie ma motor? Jeszcze jakieś płyteczki. Teraz droga dla mnie profesjonalista. A co tu robi ten kład? Czekaj, zobacz, jak taka maszyna zdobywa górki. Jedna góreczka i następna. Stromo i jakaś straszna kolej na pośrodku. Zakręcik i się właduje w tą koledzinę. No to leży 40-letni baran na motorze. Mole ochroniły motor, jakie szczęście, że je mam. Ale gdzie tu na hel jeszcze jechać takiej łajzie? Jak to podnieść 180 kg i jeszcze pod górę dźwigać, a tutaj nikogo dookoła? Może i dobrze, mniejszy wstyd. Dobrze, że ten składa nie widział końca tego popisu. Podniosłem i co dalej? Przednie koło w dziurze, tylne także, ani w przód, ani w tył, i jeszcze strome wzniesienie, ani wsiąść, ani nic. Uruchomię i przód, tył i wyjadę. Biegnę za motorem, ale szczyt osiągnięty, czy było warto, zobaczymy. Wjazd na dół okazuje się bardziej skomplikowany jak wjazd. Można zaliczyć drugą glebę. Wreszcie asfalt, obieram kierunek Bałtyk, miejscowość Karwia i wzdłuż wybrzeża pognam prosto na Hel. Kupując ten model motocykla, na pewno nie zniechęcisz się do dwóch śladów, a dodatkowo nabierzesz doświadczenia pozwalającego na poruszanie się mocniejszymi maszynami.
Motor, którym jedziemy, pochodził z Niemiec i 16 lat był zablokowany do 80 km na godzinę. Jeździł, w ogóle nie jeździł, mulił się tylko po zdjęciu blokady, jest jak nowy. Żywy i mocny, w końcu nikt go nigdy nie katował i wada stała się szybko zaletą po jej usunięciu. Jesteśmy już na początku Półwyspu Helskiego po prawej zatoka. I koledzy na motorach, śmiało mogę powiedzieć, że podczas podróży żaden motocyklista nie zignorował mnie na drodze, lewa była zawsze. Mam parking, tyłek boli, głowa od kasku, również czas na przerwę. To zobaczymy, jak krajobraz tego półwyspu prezentuje się z góry. Wydech zamontowany tutaj to dominator. W domu mam jeszcze dębę killera, którego zapomniałem założyć. Lubię ten dźwięk, film nie odda tego brzmienia. Dotarłem. Hel, deptak, brawo. Nie przedstawia się to zbyt urodziwie, ale hel to hel, jestem tutaj, udało się. Wracam, przede mną kolumna aut i chłopaki na swoich maszynach. Jeszcze jakaś ślepa droga i pobliskie wydmy.
mamy wyprzedzanie. 1. Może jeszcze czwarty Varadero daje radę. Mały korek to nic dla Varadero, tak jak inne dwuślady da sobie radę, dodaje, że moje doświadczenie jest równe zeru. Motocykle tej marki nie należą do najtańszych. Za 13-letni egzemplarz często można zapłacić po 15 tysięcy złotych, dodatkowo nie tracą wartości po latach. Warto przy kupnie nie sugerować się najtańszymi modelami, a wybrać taki z pewną historią. Zdecydowanie będę szybciej w domu jak ci wszyscy biedni kierowcy osobówek. Oczywiście jazda obok linii, nie po niej. To tylko złudzenie optyczne. Miejsca jest dosyć. Za Władysławowem zobaczyłem fajny podjazd do zatoki, lecz nic ciekawego tam nie było. Wracam na drogę. Jak łatwo Varadero zjechać z szosy. Kocham ten motocykl. Ciekawy park rozrywki po lewej, labirynt, samolot pasażerski, lotu, autobus, autosan, H9 do góry kołami i tak dalej. Nie przekraczając linii ciągłej mijam następne kolumny stojących aut. Dwa kółka to dwa kółka, zawsze szybciej. Jakiś wypadek, wcale nie źródło korka. No i przystanek za Władysławowem. Zawsze się tutaj autem zatrzymuje. A wjadę na górę, taki ładny motor musi się dobrze prezentować. No i mamy obwodnicę trójmiejską, tutaj zdecydowanie przydałaby się większa maszyna, ale jedziemy. Z
licznika jestem bardzo zadowolony, czytelny naprawdę odjął lat temu motocyklowy. Wyprzedzanie zestawu jadącego z pełną szybkością, zobaczcie jak to wygląda. Zawsze jestem pierwszy, motocykl jest na tyle wąski i zgrabny, że mieści się przed linią. Znakomicie już wiem, że szerokie maszyny miałyby tą wadę. Zazwyczaj starają się nam zjechać z drogi, więc odbiór naszej maszyny jest pozytywny, budzi respekt. Podczas tego długiego dystansu zauważyłem, że wraz z pokonanymi kilometrami motor staje się jeszcze bardziej mocniejszy i szwaby, czyli niesłabny. Te żniwa, żniwa, kiedy te osobówki dogramolą się do domu. A tutaj moja prędkość maksymalna, oczywiście na autostradzie. Motocykl z silnikiem Widla z tymi wymiarami zbliżonymi do motocykla klasy 500 cm. Więc bardzo często jest postrzegany za szybki motor. Czasem jest to wadą, gdy ktoś przy 100 km na godzinę zjeżdża ci z drogi i co dalej. Honda spaliła podczas tej trasy 3,58 litra na 100 km, tankowana była po 390 km. W domu w koło komina spaliła 3,88, myślę, że to dobry wynik. Nie była to oszczędna jazda, a raczej jakiś wyścig ze zmrokiem. Godzinę przed końcem jazdy zdecydowałem się cieplej ubrać, żeby ostatnie kilometry nie zaszkodziły mojemu zdrowiu. Honda owiana jest legendą dopracowanej i bezawaryjnej maszyny. Varadero jest wytrzymała, a eksploatacja w większości przypadków ogranicza się do wymiany oleju z filtrami.
Do tego świecę co jakiś czas i można jeździć. Prawidłowo serwisowany silnik na pewno nas nie zawiedzie. Po powrocie do domu byłem głuchy i nie mogłem z godziny dojść do siebie. Prowadziłem około 9 godzin non-stop, a cała podróż zajęła 13 godzin. Dwa piwa na raz uspokoiły ten mętlik w głowie. Podsumując, było warto, a maszyna jest grzechu warta. Nie żałuję ani złotówki na jej zakup. Gdyby wszystko tak cieszyło, życie byłoby super. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dotarli. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja zachęci do zmontowania następnego materiału. Pozdrawiam i dziękuję.